parę osób, ale to poradzimy sobie, żeby prowadzić tam osobno jakby. Tak, po nas. Po co się spotkaliśmy, wiemy. Spróbujemy jeszcze raz zrobić porządek na dnie naszego jeziora, na części na naszego jeziora, w miejscu, gdzie jest najbardziej uczęszczane. A co za tym idzie, najwięcej śmieci jest w takich miejscach, bo nie brakuje tych, co tak po prostu. Tutaj jest około 2-3 metrów, czasami jak tam dalej obcujecie, może 3,5, więcej nie złapie to tutaj, ale to jest o tyle fajne. Woda ma 20 stopni, będziemy się starali posprzątać kawałek tutaj od tego pomostu, też go bierzemy pod uwagę. Od tego miejsca zajmiemy się tam aż do tego występu tych trzcin. Najwięcej śmieci jest od końca pomostu tutaj, tam do tego końca trzcin. Tam były stare pomosty, które zostały rozebrane w zeszłym roku. Pod spodem jest wieloletni urobek. I moja prośba jest taka, żeby tam, w tamtym kierunek popłynęły osoby takie bardziej doświadczone nurkowo. Dlatego, że tam jest więcej tych śmieci i osoby, które nie potrafią jeszcze dobrze z tą pływalnością sobie radzić, zaraz to zmącą i za chwilę nie będzie w ogóle widać, co jest do podniesienia. Więc tam bym chciał, żeby popłynęły osoby, które potrafią sobie zawisnąć, pozbierać, podpłynąć leciutko dalej i dalej szukać kolejnych śmieci, podawać na łódki. A tutaj cały ten plac jest dosyć duży, można się rozpłynąć szeroko. Tu można mulić. Można mulić, a tutaj nawet będzie gorzej, bo tutaj jest więcej roślinności. Tam jest roślinności na tamtym kawałku, albo jest jej mniej i jest łatwiej to szybko zmieszać i nie będzie widać, co tam jest. Jednostka strzelecka 40-37 barwizm.